Tak się składa, że w tym momencie na tapecie wśród moich uczniów prywatnych są legendarne solówki. A konkretnie solo pana Hameta z utworu One, zespół oczywiście Metallica, wiadomo, oraz solo z kawałka Mr. Crowley, Randy'ego Rhodesa. Przyznam szczerze, że ładnych parę, paręnaście lat nie słuchałem tych numerów i niekoniecznie one mnie w tym momencie jakoś specjalnie zajmują. Lata temu płyty przeorałem na wszystkie strony i poszedłem dalej. No ale że takie było życzenie moich uczniów, wróciłem do tematu i... Mocno się zdziwiłem. Opowiem Wam pokrótce, jak niesamowite możliwości mamy tak naprawdę dzisiaj. Zwłaszcza jeśli mówimy o kawałkach bardzo, bardzo znanych, bardzo legendarnych, bardzo rozpoznawalnych. Oczywiście pod kątem nauczenia się ich nuta po nucie na gitarze. Nieważne, czy to chodzi o riff, czy solo, chociaż w tym przypadku były to solówki. Jesteście ciekawi? Jeśli tak, to zapraszam. Stałych widzów, jak zwykle, poproszę o łapkę w górę, żeby nakarmić algorytm, a nowych zapraszam do subskrypcji tego kanału. Zanim pokażę Wam moje przypadkowe poniekąd odkrycia, Prześledźmy sobie, jak to było dawniej. Jeśli ktoś na przykład chciał nauczyć się solówki z danego kawałka. Lata 70., 80., gdzie sama płyta była już dużą zdobyczą, nie było po prostu nic więcej i kończyło się na e, magnetofonie kasprzak i zwanianiu nagrania, co przy okazji powodowało obniżenie się tonacji utworu. Więc od razu próg wejścia i poziom trudności odsiewał absolutną większość. Lata 2000., no to wchodzimy już w erę programu Guitar Pro. I stron typu Ultimate Guitar, na której swoją drogą opublikowali zdwa dwa moje materiały. Problem był tego rodzaju, że te taby najczęściej były pisane przez no, nie wiadomo kogo, a na pewno nie y, słyszącego muzyka. Więc pojawiały się tam błędy albo rzeczy, których w ogóle nie ma, bądź rzeczy, które są zagrane kompletnie inaczej. Czasem pomagało to, żeby dogarnąć mniej więcej jakąś solówkę czy riff, ale bardzo rzadko kończyło się to zagraniem. Naprawdę zgodnie z oryginałem. I mówię w tym momencie nawet o tak zwanych songbookach. Tak, choć trudno w to uwierzyć, bardzo często, nawet dzisiaj, y, klepnięte i autoryzowane przez y, duży zespół, na przykład y, Metallica, z takimi songbookami na przykład miałem do czynienia. Tam też były błędy i rzeczy, które w ogóle nie są tak zagrane jak. W rzeczywistości, jak w oryginalnym nagraniu. Na tym poziomie wielkości zespołu zawsze mnie to mega dziwiło, no ale takie są fakty. Nawet są takie filmy na YouTube, możecie je odnaleźć, gdzie ktoś rozpracowuje kawałek z songbooka i okazuje się, że tam są takie bzdury, że szok. No dobra, więc nawet ta metoda nie gwarantowała stuprocentowej poprawności wykonania kawałka przez nas. Chociaż było już znacznie lepiej. Jakie jeszcze możliwości mieliśmy w tamtym czasie? Właściwie do dzisiaj mamy. Ano, mogliśmy wrzucić sobie dany kawałek w jakiś program, wczesne wersje Reaperów, Cubase'ów, Pro Tools'ów i Jeśli ktoś w ogóle wiedział o ich istnieniu, a tym bardziej je posiadał, jeszcze umiał z nich korzystać. Ja osobiście używałem programu, który nazywał się Amazing Slow Downer. No i zwalniałem nagrania bez zmiany tonacji, żeby usłyszeć jakieś niuanse, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkie granie. Co oczywiście jest metodą dla mega cierpliwych i przy okazji ambitnych osób. I nie jest to zadanie proste. W stosunkowo niewielkiej ilości uczniów pokazywałem tego typu metody, bo były i są inne, dużo bardziej palące problemy. Wiecie, nie będziemy uczyć się niuansów sprintu podczas gdy ledwo chodzimy. No ale jeśli już doszliśmy do tego etapu i wytrzymaliśmy psychicznie słuchanie kawałka na przykład tempie 20%, no to pojawiał się inny problem, a mianowicie pełny aranż. Wiecie, wszystkie ścieżki. Zgwalnialiśmy oryginalne pełne nagranie, gdzie były ścieżki wokali, perkusja, bas, wszystkie jakieś tam dokładki i tak dalej. I na to było dopiero solo. Mimo dużego zwolnienia, nie zawsze prosto było wysłyszeć. Wszelkie niuanse. Oczywiście, każde zwolnienie ścieżki powoduje obniżenie jej jakości. Dlatego mówiłem, że zadanie dla naprawdę cierpliwych. No dobra, ale wsparło się jakimiś tabami, sprawdziło się z tym oryginalnym nagraniem i dało się jakąś tam w miarę już sensowną wersję, w miarę zbliżoną do oryginału. Ogarnąć. Oczywiście wiadomo, ktoś powie nagrania koncertowe, zobacz jak on to gra. No dobrze, w porządku, tylko że często okazuje się, że artysta na przykład po 20 latach od wydania danej płyty no już mu się to trochę znudziło i gra sobie to trochę inaczej, albo po prostu lubi improwizować i za każdym razem gra trochę inaczej. Albo w super newralgicznym momencie akurat kamera przejeżdża gdzie indziej i znowu tylko słyszymy, nawet nie widzimy i się frustrujemy. Ale oczywiście koncertówka też jak najbardziej pomocna rzecz. No i tutaj dochodzimy do mojego przypadkowego odkrycia. Otóż wklepałem sobie na YouTubie kawałek. Po to, żeby go zwolnić z poziomu YouTube'a, przecież możecie sobie na YouTube'ie kliknąć to koło zębate, następnie wybrać prędkość odtwarzania i niby macie co 0,25. Ale można kliknąć niestandardowa i zrobić sobie to z dokładnością do 5%. Więc już w tym momencie jest to rewelacyjna sytuacja, bo nie musimy mieć programów, odpalać nie wiadomo czego, robić nie wiadomo czego, wyjeść nie wiadomo co. Wchodzimy na YouTube'a, cykl zwalniamy. Ale najlepsze jest to, że znalazłem wyizolowane traki. Gitary. I tutaj właśnie mam przed sobą solówkę Kirk Hammett One Solo, tak się nazywa, gdzie mamy po prostu samą ścieżkę gitary, czyli poziom trudności względem lat dawniejszych naprawdę mega się obniżył. Już w tym momencie możecie sobie tę oryginalną ścieżkę po prostu zwolnić i nie mamy ani ścieżek basu ani wokalu, jakieś solo to nie ma wokalu zazwyczaj, ale bas, perkusja, riffy, inne instrumenty i tak dalej. tego nie ma. no, ja szkoda z tych możliwości po prostu nie skorzystać. polecam wam to bardzo, bardzo serdecznie. a teraz zadanie: zwolnijcie sobie to konkretne solo i zobaczcie jak bardzo precyzyjnie jest zagrane. oczywiście wiadomo, gitara poszła mocno do przodu, a po drugie, no specyfika nagrywania w roku 88, z pamięci Justice for All, chyba było właśnie w tym roku, e, wydane, no to się nagrywało na taśmę, tak? A samo nagrywanie było bardzo mało dostępne, a przy okazji mega drogie. A jedno z drugiego trochę wynika w sumie. Więc pewnie robimy ileś tam takeów. I dziękuję bardzo, to jest koniec szans. Kumuję w zdziwieniu po poszukiwaniach właśnie solówki z Mr. Crowley na YouTubie, żeby to ogarnąć, też pojawił się film Guitar Only. Więc naprawdę rewelacja. Rewelacja dla wszystkich tych, którzy chcieliby właśnie nauczyć się nuta w nutę względem oryginalnego nagrania. Ja tak zawsze chciałem się uczyć jakichś fajnych solówek i mnie zawsze mega to kręciło, żeby zagrać nie mniej więcej jakoś tam, ale żeby ogarnąć wszystkie na przykład artykulacyjne jakieś zabiegi, gdzie slajda, gdzie kostka akurat, czy coś w tym stylu albo jakiś tam przebieg takie rzeczy y, dla mnie były zawsze bardzo fajne, żeby naprawdę w 100% zobaczyć jak gitarzysta nagrał to w oryginale i w tym konkretnym dniu, na tej konkretnej płycie, a nie na przykład potem 3 tygodnie później na koncercie. Także jeśli was też to jara, no to oczywiście zachęcam. Naturalnie, im mniej znany zespół, im mniej znane nagranie, no, to szansa, że znajdziecie coś takiego, jakieś wyizolowane traki, jest no, coraz niższa. Ale sprawdźcie sobie na przykład, yy, bardziej nowoczesne bendy potrafią udostępniać coś takiego, bądź po prostu sprzedawać jakieś tam traki czy coś w tym stylu. Możecie sobie to sprawdzić i naprawdę macie mega ułatwione zadanie w tej sytuacji. Od 2018 roku też takie rzeczy wypuszczałem, więc. Jeśli byście chcieli, to możecie to sprawdzić. Dajcie znać, czy używaliście tych metod, czy ćwiczyliście w ten sposób, czy próbowaliście wysłyszeć jakieś dźwięki ukryte w aranżu, czy może były to wyłącznie taby z Ultimate Guitar. Pogadajmy sobie o tym w komentarzach. Może wejdą jakieś ciekawe historie. Na koniec wspomnę, że w tym momencie trwa promka minus 35% na wszystkie moje kursy gitarowe, które oczywiście wiadomo, nie działają i nie pomogły nikomu. Oprócz ponad 10 tysiącom osób. Kompilacje opinii od absolwentów możecie sobie zobaczyć w linku pod tym filmem. Kursów do wyboru jest naprawdę sporo, więc możecie sobie zobaczyć sami czego byście potrzebowali, poczytajcie sobie oferty. Myślę, że tam będzie wszystko dość w porządku wyszczególnione. Zapraszam też oczywiście na jeszcze przez sprzedaż, ale już działamy, już wjeżdżają filmy mojego najnowszego flagowego kursu o tytule All in One. Kompleksowy materiał i mnóstwo informacji, które no, nie do końca są tak łatwo dostępne na YouTubie i takie powszechne. Bardzo dużo moich autorskich patentów, harmonia, technika, teoria, wszystko co tam tylko chcecie, oferta też jest nie tu, tylko tutaj poniżej. Pożytajcie sobie i sprawdźcie, czy to jest dla Was. Nie, to niekoniecznie tylko do metalu, nie, nie potrzebujecie gitary siedmiostronowej, damy radę. Myślę, że się nie zawiedziecie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie aż do tego momentu. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.